Dzień 21. Laodycejski problem Kościoła. Bóg w Księdze Apokalipsy zawarł proczą historię Kościoła chrześcijańskiego. Drugi i trzeci rozdział tej księgi opisuje 7 kościelnych etapów w jego dziejach. Odnoszą się one zarówno do 7 literalnych zborów w Azji, jak również do 7 historycznych okresów w rozwoju Kościoła od czasów apostolskich do dnia dzisiejszego. 7 zbór opisany jest w Apokalipsie, 3 rozdział 14-21. A do anioła zboru w Laodycei napisz, to mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący, obyś był zimny albo gorący. A tak, jesteś letni, ani gorący, ani zimny. Wypluję cię z ust moich, ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowana godzin nędzasz i biedak, ślepy i goły. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja oraz maści, kto by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam, bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie. Współczesny Kościół określany jest mianem Laodycei. Starożytna Laodyceja znana była z gorących i zimnych wód leczniczych. Korzyści płynące z hydroterapii są obecnie powszechnie znane. Jednak Bóg charakteryzuje teraźniejszy Kościół jako letni, ani zimny, ani gorący. Jednocześnie ostrzega, że jeżeli pozostanie on w tej kondycji, to zostanie wypluty z Bożych ust. Dlaczego letność jest w oczach Bożych tak poważnym problemem? Otóż Bóg pragnie, aby Kościół był albo zimny, albo gorący, aby na tej ziemi pełnił rolę terapeutyczną. Chodzi o to, że letni Kościół nie ma takiej wartości. Zatem niewiele dobrego można zdziałać dla tych, którzy mają z nim kontakt. Bóg chce, aby Kościół niósł życie, gdziekolwiek się znajduje. Powyższy fragment podobny jest w swej wymowie do wypowiedzi Jezusa, który stwierdził, że Kościół ma być solą ziemi. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic się więc już nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Zarówno sól, jak i hydroterapia mają działanie terapeutyczne. Jezus powiedział w Księdze Apokalipsy, że ci, którzy pozostaną w stanie letnim, pozbawionym wartości terapeutycznej, zostaną przez niego wypluci. W Ewangelii Mateusza czytamy, że sól zwietrzona będzie precz wyrzucona. Jezus powtarza to samo zarówno w Apokalipsie Jana, jak i w Ewangelii Mateusza. Jeśli zbór nie ma działania terapeutycznego, to dla Boga nie pozostawia żadnej wartości i ostatecznie zostanie przez niego odrzucony. Jezus w następujących słowach objawił, jak z jego Kościołem ma wpływać życie. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A oto jak Jan interpretował słowa Chrystusa. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego wierzyli. Albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Życie będzie wypływało z Kościoła przez chrzest Duchem Świętym.
Widzimy wyraźnie, że Boże ostrzeżenie dla Laodycejczyków w ostatnich dniach jest bardzo poważne. Musimy uświadomić sobie nasz stan i pozwolić Bogu, aby go zmienił. Jeśli nasze działanie ma mieć terapeutyczny wpływ na innych, jeśli mamy być gotowi na powtórne przyjście Jezusa. Smutną prawdą jest fakt, że Laodycejczycy nie są nawet świadomi zagrożenia wynikającego ze swojej duchowej letności. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzin nędzarz i biedak, ślepy i goły. Do osobistych rozmyślań i do dyskusji. Dlaczego Bóg chce, aby Kościół był albo zimny, albo gorący? Gdy Bóg mówi, że współczesny Kościół jest letni, to co to oznacza według Biblii? Drugi. Jakie Twoim zdaniem oznaki świadczą o letności zboru? Trzy. Jakie według Ciebie mogą być przejawy tego, że jesteś letnim adwentystą? Aktywność modlitewna. Zadzwoń do swojego partnera modlitewnego i porozmawiaj z nim o powyższym studium. Módlcie się o to, aby Bóg dalej chrzcił was swoim Duchem Świętym, o to, aby Bóg wyprowadził Kościół z letniego stanu laodycejskiego, o osoby na waszej liście modlitewnej. Wykorzystaj w swojej modlitwie poniższy tekst biblijny. Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną, bom jest samotny i ubogi. Ulżyj udręce serca mojego, wyzwól mnie z utrapień moich. Wejrzyj na nędzę i młozu mój i odpuść wszystkie grzechy moje. Psalm 25. Zmiłuj się nad nami, gdyż jesteśmy duchowo samotni i ubodzy. Przebacz nam nasze grzechy i wywiedź nas z naszego laodycejskiego stanu. Dziękuję.